Ekscelencjo księże prymasie, drodzy współbracia w życiu kapłańskim i zakonnym, drodzy parafianie, według obowiązującego ceremoniału wprowadzenia proboszcza w tej archidiecezji, to on powinien wygłosić homilię. Ale ze względu na to historyczne dzisiejsze wydarzenie prosił mnie proboszcz, aby to uczynić. Pycha i pokora, zarozumiałość i uniżenie się. To słowa, które dzisiaj powtarzają się w liturgii słowa. Jezus naucza nas zasad pokory, nie tylko przy stole, ale w całym naszym chrześcijańskim życiu. Doskonale wiemy, że Bóg zajął ostatnie miejsce. Chrystus pokazał nam to najpiękniej na krzyżu. Dlatego chcąc być jak najbliżej Niego, trzeba wyrzec się pokusy dominacji, pokusy eksponowania siebie kosztem drugich. Człowiek pyszny chce być jak Bóg. Zdobywać lepsze miejsce, lepszą pozycję wbrew Bożym przykazaniom, często kosztem innych. Pragnie podporządkować wszystko własnemu egoizmowi i na własną rękę chce decydować o tym, co dobre, a co złe. Nie trzeba podawać przykładów. W naszych czasach widzimy to bardzo jasno i bardzo wyraźnie. A pokora, o której mówi Chrystus, to nie potulne uleganie, to nie jakaś apatia wobec życiowych przeciwieństw. Pokora autentyczna, chrześcijańska, wyrzeka się fałszywych kompromisów, tchórzostwa, małoduszności. Człowiek pokorny nie czyni niczego dla swojej chwały, dla zaszczytów, dla stanowiska. Człowiek pokorny miłuje prawdę i w świetle tej prawdy krytycznie ocenia siebie, swoje poczynania i swoje możliwości. Pokora to afirmacja prawdy o sobie w obliczu Boga. To świadomość tego, kim jestem. To świadomość tego, że jestem Bożym dziełem. Z jednej strony słabym, kruchym, ale z drugiej strony pięknym. Jak to mawiał świętej pamięci ksiądz Tischner, człowieku, skoroś ty przez Boga stworzony, toś ty niezły, a skoro masz w sobie duszę od Boga, toś ty boski. Pokora to świadomość tego, kim jestem w obliczu Boga. Na katechezie siostra zakonna pyta dzieci, kochane dzieci, gdyby wszyscy ludzie źli byli koloru czerwonego, a wszyscy dobrzy byliby koloru zielonego, to jakiego koloru wy byście były? Mała Marysia mówi, siostro, ja byłabym w centki. Taka jest prawda o nas. To jest człowiek. Z naturą grzeszną, ale i z łaską odkupienia. To jest prawda o nas. Patrzymy na apostołów. To nie byli herosi. To byli zwykli, prości ludzie. Z różnymi charakterami.
ale Bóg buduje na naturze. Pokora to pozwalanie Bogu, aby wykorzystywał moje zdolności, moje talenty, moją osobowość, mój charakter, aby czynić piękne rzeczy. I o tej pokorze mówi nam Chrystus. Święty Franciszek mawiał, że pokora zawstydza pychę. Oczywiście, że w sercu człowieka wierzącego pojawia się pragnienie, by być blisko Boga, by przy tym Jego stole zasiąść bliziusieńko, jak najbliżej, na pierwszym miejscu przy Nim. To nie jest złe pragnienie. Piękne i dobre, i słuszne, by być blisko Boga. Ale by to pragnienie urzeczywistniać, trzeba wiedzieć, jaki jest nasz Bóg. Aby być blisko Boga, trzeba stawać się tak jak On. A podobieństwo Boga osiąga się poprzez miłość. Bo Bóg jest miłością. I dzięki miłości umiera w nas egoista, umiera w nas grzesznik, objawia się człowiek wiary, człowiek stworzony na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Prawdziwym wywyższeniem, o którym mówi Chrystus, jest miłość. Miłość oparta na bezinteresownej służbie, na oddawaniu siebie, na dawaniu siebie. W tej dzisiejszej liturgii słowa pojawiają się również takie wyrazy jak zaproszeni, być wezwanym, być zaproszonym. Z jednej strony to zaproszenie od Boga, który nas zaprasza, by przyjąć Jego dary. A z drugiej strony przypomnienie naszego powołania do bycia zapraszającymi, do bycia otwartymi wobec innych. W związku z tym rodzi się w moim sercu pytanie, jak ja przyjmuję to Boże zaproszenie? To Boże zaproszenie, które kieruje do mnie każdego dnia. Kiedy Bóg zaprasza mnie do współpracy, do wykorzystywania Jego darów, do wykorzystywania Jego łaski. Ale rodzi się również we mnie inne pytanie. Jak wygląda ta uczta, na którą zapraszam innych? Jak wygląda gościna w domu mojego serca? Jak wygląda to ofiarowanie własnego czasu, ofiarowanie uważnej i cierpliwej troski, bezinteresownego ciepła, współczucia, konkretnego wysiłku, które nazywamy miłosierdziem? O tym nam dzisiaj Chrystus mówi w Ewangelii. Nie najważniejsze jest miejsce, które zajmujemy, ale najważniejsza jest miłość, którą mamy w sercu. Miłość, która przybliża nas do Boga. Miłość, która sprawia, że zapraszamy również innych, aby korzystali z tych darów, które od Boga otrzymaliśmy. Drodzy, dzisiaj historyczna chwila dla nas, franciszkanów. Ksiądz prymas zaprosił nas. Bez żadnej naszej zasługi, aby przyjść do Inowrocławia. Jest to dla nas wielkie wyzwanie, bo przecież mamy świadomość tego, że jako niewielka prowincja
Pracujemy w 13 krajach świata. Wciąż szczególnie potrzeby misyjne są wielkie. Zastanawialiśmy się nad tym, ale przyjęliśmy to zaproszenie, za które księdzu prymasowi z całego serca dziękujemy. Przez 582 lata historia franciszkanów była ściśle z tym miastem związana. Od 1237 roku. To był trzeci klasztor w Polsce franciszkański. Po Wrocławiu, po Krakowie. Inowrocław. Nie powracamy już do niego, bo go nie ma. Był nieopodal. W tym miejscu miasto postawiło piękną pamiątkę. Upamiętniło to miejsce, w którym był historyczny klasztor. I ta nasza historia tutaj zakończyła się nie z naszej woli. W 1819 roku. Powracamy po 197 latach. Do tego miasta, które gdzieś nosi w sobie ten rys franciszkański. Przychodzimy w szczególnym roku. W 75. rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. To jest jakiś znak opatrzności. To chyba nie jest tylko zbieg wypadków. Ale widzimy, że jest to działanie Bożej opatrzności. Święty Maksymilian, któremu tak bardzo zależało, aby być z ludźmi, aby pracować dla ludzi, aby prowadzić do niepokalanej. Był przynajmniej w gnieźnie święty Maksymilian, bo miał tam odczyt, ale z pewnością po drodze mijał Inowrocław. Doskonale zdawał sobie sprawę, że tu był klasztor znany, historyczny, z wielkimi osobowościami, o wielkim znaczeniu poprzez te 5 wieków. Kiedy był aresztowany w Ostrzeszowie, kiedy wraz z grupą 20 braci, kiedy tak narzekali, że pewnie już Polski nie będzie. On wtedy uderzył laską w ziemię i mówi, tu jeszcze będzie Polska. Przychodzimy w tym roku świętego Maksymiliana. Przychodzimy po beatyfikacji naszych dwóch współbraci męczenników w Peru. Michała i Zbigniewa. Pewnie, że przychodzimy z lękiem i drżeniem. Jak to mówili apostołowie, nie mam złota, nie mam srebra. Co zatem mamy jako franciszkanie? Drodzy, mamy to, co nam dał święty Franciszek. Ewangelię. I z tym przychodzimy. Z orędziem Ewangelii. Z posłuszeństwem Kościołowi. Przychodzimy z tą franciszkańską prostotą. Przychodzimy z tą franciszkańską radością, aby wam służyć, aby być dla was, aby razem z wami zmierzać do Królestwa Bożego, aby razem z wami dzielić radości i bóle, aby być dla was. Przychodzimy służyć pokornie, tak jak tego pragnął święty Franciszek. Aby w miarę naszych ludzkich możliwości pokazywać, jak chcemy żyć Ewangelią. Ale przychodzimy też z całym tym dziedzictwem naszych świętych braci franciszkanów. Z tym całym franciszkańskim charyzmatem, pięknym i bogatym. Z tym charyzmatem, który pragnie służyć, który pragnie oddawać swój czas, swoje siły tym, do których Pan Bóg nas posyła.
prosimy, módlcie się za nas, abyśmy służąc Wam byli, jak to mówił w swoim wywiadzie kardynał Sarach, przeźroczystością Chrystusa. Abyśmy byli dla Was przeźroczystością Chrystusa, tak jak był dla swoich czasów święty Franciszek. Abyśmy nie zatrzymywali Was na sobie, ale byśmy prowadzili do Chrystusa. I to jest chyba najbardziej franciszkańskie. Tak to święty Maksymian uczynił. Nie miał już niczego do oddania, bo oddawał w obozie i chleb, i porcję zupy, a w końcu oddał to, co miał, najcenniejszego, własne życie. Przychodzimy zatem do Was z wielką radością, że po 200 latach przyjmujecie nas z otwartymi sercami. Dziękujemy Wam za to. Dziękujemy za to, że ta pamięć o franciszkanach w Inowrocławiu nie umarła, ale że ta pamięć jest wciąż żywa, a dzisiaj się ukonkretniła poprzez to, że przychodzimy. Że przychodzimy, aby służyć. I proszę Was, drodzy parafianie, aby moi bracia nie czuli się tu bezrobotni. Macie do nich prawo. Oni są tutaj dla Was. W zakonie nie ma prywatnego czasu. Jesteśmy 24 godziny do Waszej dyspozycji. Więc korzystajcie z tego. Niech nie czują się tu nasi bracia bezrobotnie. Macie prawo do ich czasu, do ich serca, do ich poświęcenia. Po to przychodzimy. Będąc w Ekwadorze, tam gdzie mamy misję, 4 klasztory, przyjechał swego czasu biskup, się dowiedział, że jest prowincją i prosi: Ojcze, przyjdźcie do mojej parafii. 43 tysiące mieszkańców. Pytam: księże biskupie, a ile jest katolików w diecezji? 1 000 000. A ilu jest księży? 27. Popatrzcie, mamy za co Panu Bogu dziękować. W naszej ojczyźnie, w Polsce. Że mamy konfesjonał. Że mamy kościoły otwarte. Że na mszę świętą nie trzeba czekać miesiąc. Korzystajmy z tych darów. Bo to jest to zaproszenie, które nam Pan Bóg daje. Byśmy z Niego korzystali. I aby korzystając z tych Bożych darów tak przemieniać swoje serce, aby również innych zapraszać, pokazując to piękno chrześcijańskiego powołania, piękno chrześcijańskiego życia. To jest nasze świadectwo. I do tego nas Chrystus zaprasza, abyśmy byli Jego świadkami. Dlatego prośmy świętego Maksymiana Marii Kolbego, aby uczył nas tego osłuchiwania się w Boży głos, ale również tego dawania siebie poprzez codzienne świadectwo. I prośmy, aby ta obecność nasza tutaj była takim błogosławieństwem dla tego miasta, dla parafii. Aby to miejsce, Kościół Świętego Krzyża i ta parafia była taką wspólnotą, gdzie czuje się rodzinę, gdzie czuje się tę więź z Chrystusem. Gdzie te franciszkańskie cnoty się rozwijają i niech one rozlewają się na tę parafię. Niech to pokój i dobro, które prosił Franciszek, byśmy nieśli w świat, tutaj się zakorzeniło. Ono tu jest, ono pozostało od naszych braci, ale byśmy je potrafili razem na nowo odczytać. Amen.